Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony i słuchajcie, jesteśmy od razu w lobby, dokładnie tak. W końcu dostaliśmy nową aktualizację, co prawda Star Warsy wchodzą już któryś raz do gry, ale jest to fajny moment, ponieważ mamy nowe rzeczy, nowe skiny, które wam zaraz pokażę, ale słuchajcie, zanim do tego przejdziemy, ogólnie nie, inaczej. Przejdźmy pierwszy właśnie do sklepu, ponieważ dzisiaj mamy dosyć dużo rzeczy do pokazania. Więc oglądajcie do samego końca i zostawcie łapkę w górę. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że w sklepie mamy totalnie nowiusieńką ofertę, którą dzisiaj możecie zgarnąć. Słuchajcie, możecie dzisiaj zgarnąć właśnie tego skina, czyli szturmowca. Jedyne co wystarczy zrobić, łapka w górę, zasubskrybuj kanał, wbij na nasz Discord. No i właśnie jeszcze jedno, sprawdźcie czy macie kod Evela w sklepie. Także to są rzeczy, jeśli chcecie zgarnąć takiego skinka, no to tak naprawdę wiecie co robić. Zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy. W sumie zgłoszenie możecie dać w komentarzu. Trzeba dać swój nick i dlaczego byście chcieli wygrać i pomysł na challenge ze Star Warsów. Dobra, tak się umówmy. Także tutaj macie kolejne skinki. Pierwszy skinek to był właśnie ten tutaj. Mamy nowość, taką billboardową rzecz. Druga sprawa jaka jest, to jest... nie znam tego, Luke, mamy Luka, tak on wygląda, z tym Baby Yoda z tyłu, czekajcie, bo mi przejechało, także tak wygląda drugi skinek, trzeci skinek to można powiedzieć, jest to skinek, nie znam, nie oglądałem, widzowie, dajcie znaka jak ten gość, w sumie mamy napisane jak on się nazywa. Dobra, nieważne. I mamy samochód. Świetny samochód, tylko pytanie, czy tego samochodu możemy używać w gierce, bo mi się ten samochód szczerze podoba. Jeden z takich lepszych samochodów, które mamy. Mam nadzieję, że można go używać w gierce, a nie tylko w Rocket League, ale tego wam nie powiem, nie wiem. No i oczywiście stare skinki, które powróciły do gierki, czyli szturmowce. No jest tego pełno. Sami wejdźcie do zakładki, sprawdźcie to. A teraz lecimy do rzeczy, które zostały dodane. Ale widzowie, zanim przejdziemy jeszcze do tematu, chcę wam pokazać jedną rzecz. Klikacie sobie tutaj w lupę, wpisujecie Ranked Zone Wars Never Ending albo Never Ending Zone Wars i wyleci wam oto ta świetna mapa. Ja was na nią zapraszam, ponieważ na tej mapie za niedługo będzie mega duża aktualizacja. Sami będziecie w szoku, co tam będzie. Dodajcie ją do ulubionych i grajcie, ponieważ my też często z Zakrzakiem właśnie gramy na tej mapie. Więc was na nią zapraszamy. I widzowie, finalnie jesteśmy w grze. I sprawa wygląda tak, że być może będzie z nami leciał jakiś statek, tak jak to było kiedyś. A być może będą to właśnie takie flary, jak po lewej stronie widzimy. I tak, ja sobie ją zaznaczę. Ona gdzieś powinna być. Czekajcie, powinna być gdzieś tutaj ta flara. Tak, przelecimy nad całą mapą. Zobaczymy, czy jest jeszcze więcej tych flar. Zaraz zobaczymy, czy jest coś nowego na mapie. Kolejna flara, która jest, to gdzieś tam po prawej stronie. Ale z tego co wiem, to te rzeczy miały już zostać wyłączone, w sensie, jeśli chodzi o te mityki awatara, powinny być wyłączone, a chyba są dalej wyłączone, co ciekawe, bo mamy te flagi, chociaż one z kolei nam znowu nie pokazują się na minimapie, więc być może jest tak, że po prostu te flagi, troszeczkę się zaciąłem, przepraszam, że tam nic nie będzie. O, w ten sposób i będzie tylko tkanie wody. Tak może być. Ale lećmy na flagę, która nas najbardziej dzisiaj interesuje, czyli na, nie na flagę, tylko na flarę Star Warsową. Słuchajcie, podobno na mapie w różnych lokacjach ma się pojawiać jakiś statek, jakaś blokada, jakiś boss. Być może mamy nowego bossa Dartha bodajże. Zaraz to sprawdzimy, tylko oczywiście będziemy musieli zabrać ze sobą jakiś ekwipunek. Z tego, co oczywiście wiem, te blokady będą miały tych pomocników i tam powinniśmy mieć skrzynie. Ale czy tam skrzynie są? Zaraz to wszystko zobaczymy. Na pewno co tam jest, no to jest to... nie broń, tylko na pewno jest ta flara i na pewno tam będziemy mieli prawdopodobnie tą kuszę, więc oglądajcie do samego końca. Ja zabiorę sobie tutaj jakieś tylko podstawowe rzeczy, żeby się tam, wiecie, żebym się nie wyłożył w ten sposób. Także zabierzmy sobie to wszystko, weźmy sobie na przykład tą potkę tego SMG-ka i wydaje mi się, że to powinno nam wystarczyć, więc zabierzmy to. I z tego, co jeszcze wiem, powrócił Jangriff. Ale nie wiem, czy to jest prawda do końca, ponieważ widziałem to na grafice. Nie udało mi się jeszcze tego w grze znaleźć. A dlaczego mi się tego nie udało w grze znaleźć? Dlatego, że jest to mój pierwszy mecz po aktualizacji. Więc pierwszy, co robię, no to nagrywam dla was odcinek aktualizacyjny. Jest mega ważne to, widzowie, żebyście zaznaczyli dzwonek na tym kanale, bo będą streamy, będziemy grać na tej mapie, którą wam pokazywałem, będziemy grać z widzami, ogólnie będzie trochę więcej streamów w niedługim czasie, więc miejcie to na uwadze i tak jak mówiłem, coś tutaj się dzieje.
Tylko ja mam pytanie, dlaczego oni się strzelają? Właśnie, jeszcze chodzi o minimapę, no to na minimapie nie mamy żadnej nowej lokacji, ale mamy coś takiego i mamy gościa, który się... Ej, to jest gościa, którego możemy wynająć, co ciekawe. Ej, to będzie dobre, to będzie dobre. Mam plan, widzowie, na odcinek, mam mega plan na odcinek. Pomóżmy mu, bo to jest nasz kumpel. Zeliminujmy. Nie ma sprawy, byku, czyli mamy nowego, przyjaznego bossa i być może... Ty, gościu, mi dał dom! Gdzie na byku? A czekajcie, a czy możemy stakować te kusze? Ej, dasz mi jeszcze jedną? Czy za to, że mu pomogłem? Czy druga będzie z niego? Ej, byku, pogadasz ze mną? Czekajcie, bo tutaj podobno można jakoś ich aktywować, czy coś takiego, ale nie wiem, gdzie to będzie, dobra. Dobra, dobra, tańczyć ci można. Słuchajcie, jeśli chodzi o niego, no to tak to wygląda. Mamy skrzynię, mamy skrzynię, zaraz zobaczymy tą kuszę, jak ona działa. Mamy skrzynię i w tych skrzyniach mamy również kolejne rzeczy, więc pierwszy... Nie, mamy tutaj... Aha! Czyli, dobra, czyli te karabiny lecą z tych gości, a kusze lecą ze skrzynek i od tego gościa. Tylko jak my mu pomogliśmy, to czy on czasami nie gra ze mną? Ej, wydaje mi się... Weźmy tą kuszę. Wydaje mi się w ogóle, czy można mieć dwie kusze? Można. Ej, przez to, że mu pomogliśmy, to my może... Ej, ale dymy, czyli nie musimy za niego płacić żadnego golda. On nam daje kuszę. Możecie w sumie napisać w komentarzu, jak ten ziomek się nazywa. I on nam w dodatku... Ej, no ty nie wiesz, jak on się nazywa? No właśnie, nie wiem, Zakrzak jest z nami. Siemano, Zakrzak, dzień dobry. No, witam, elo, ja tu już jestem 3 minuty i podsłuchuję. To jest chyba ten, Czubaka, nie? Chyba tak. Pewnie tak, widzowie, przepraszam, że tutaj się na tym nie znam. Dobrze, że jest Zakrzak. Zakrzak, ty tam szukaj kolejnych gości. W sensie, być może są jeszcze jacyś goście, ale ten Czubaka, tak jak Zakrzak mówi, w razie czego to mieliście do Zakrzaka pretensje, że nie tak się nazywa. Zakrzak, patrz, on mi dał kuszę normalnie z ziemi i daje mi amunicję i daje mi kulki. To jest mój ziomek teraz. Mi się to podoba. Zobaczmy jeszcze właśnie na tę bronię, bo o tym zapomniałem. Także zobaczmy, czy możemy do niego strzelić. Ej, nie mogę do niego strzelić, chłopie, ale dziwne. Ale fajny to jest, w sensie darmowy NPC, nie? Nie trzeba wydawać golda, daje ci mityka, no to jest... jest OP. Widzowie, no, no można powiedzieć, że nowa mechanika, bo mamy go za darmo. Sprawdźmy teraz kuszę, dlatego, jak my tą kuszę możemy sprawdzić? Musimy znaleźć NPC-ta i zobaczyć na NPC-cie, jakie on zadaje obrażenia, w sensie ona zadaje jakie obrażenia, tylko najbliższy NPC będzie prawdopodobnie tutaj, więc chodźmy do niego, o, dokładnie tu. Zobaczmy, jak ta kusza działa na razie. Czyli ona ma taką jakby z energii, o właśnie na kurze można sprawdzić, 50... Ty chłopie, jak on trafił? On trafił w górę od razu, on może być potężny. Chodźmy na NPC-ta, bo jestem ciekawy, jak to z NPC-tem pójdzie. I Zakrzak, tak samo mam dla ciebie kuszę, więc możesz tutaj do mnie przyjść i ci kuszę dam. Bo jeśli chodzi o te bronie, no to te bronie są te, co zawsze. Tutaj masz kuszę, Zakrzak. I lećmy teraz właśnie na tamtą lokację. Przetestujmy tą kuszę. No widzowie, jeśli chodzi o aktualizację w Battle Royale, no to prawdopodobnie mamy tylko i wyłącznie jeszcze miecze świetlne. Nie wiem, czy Zakrzak, tobie się udało miecze świetlne zdobyć. No wiesz co, właśnie szukam i nie mam, ale ciekawostka jest taka, że znalazłem kuszę na ziemi, więc ona się respi też na ziemi, nie trzeba jej tam brać od botów. A miecze, Rafa, przypadkiem, pamiętasz, do portali się wchodziło po miecze, pamiętasz jak to było? Coś takiego. Tak, ale tym razem pewnie można mieć je ze skrzynek, tak mi się wydaje, bo portale byłyby już wcześniej. Chodźmy zobaczyć z tym gościem tutaj, chodźmy zobaczyć. Aha, to Zakrzak. Chodźmy zobaczyć, jak on będzie trafiał, bo jeśli on będzie mocno trafiał, to będzie potężne na... Dawaj, dawaj, ziomek. A nie, on coś wyrzucił dla nas. Strzelamy, no. Ja strzelę za... A, to jeszcze wybucha. I pytanie, czy on strzeli. Byku, broń mnie. Broń mnie. Ej, trafił. Nie, nie trafił. A nie, no myślałem, że jest lepszy. Myślałem, że jest lepszy. Trafmy. Ło, trochę jak zawłupy z opóźnieniem. 55. I można jeszcze taką nabitą mieć. Uwaga, bo... A, tylko muszę trafić. Dobra, teraz minister 25 i... 132 w głowę. Ej, to jest mocne. Czyli ładujemy energię. I to podwójnie zadaje damage, ty.
Ej, no fajne, tylko ogółem ciężko na daleko z tego trafić. Straszny rozrzut ma. Mega ciężko, ale mamy tutaj ze sobą bossa, który co chwila... Stary, on nam co chwila daje jakieś rzeczy. Wy widzowie, słuchajcie, resztę zostawiam wam, bo jeśli chodzi o miecze świetlne, no to one są co sezon, więc mieczy nie będziemy szukać. Także tak prezentuje się aktualizacja, wy wbijajcie na te filmy, zostawiajcie łapy w górę, zgłaszajcie się do giveawaya, wpisujcie oczywiście kod Devela, który leży tam na dole i wbijajcie na mapkę. Trzymajcie się, na razie, cześć!